Oh. Oh, hi. Yeah, no, just do me some good old yoga. I didn't know you were into yoga. Oh, yeah, I've been doing it for years. Should I come back later? Yeah, I'll email you. Namaste. No, yeah. Oh, you want to... Yeah, we're so excited. We just painted the nursery. It's not long. Oh, Sal, could you send me those amended documents as soon as you can, please? Mm-hmm. Long now until the birth. So come out, baby. We want to meet you. Your fiancé's name's Justine. What? Give me that. Oh my gosh! You're right. It's meant to say Justin. Oh. It's a typo. What are you doing? Shredding it. Justin and I can't send these out. But... I should really ask for my money back. Well, we have a paper shredder just over there. Someone getting married? Hej, pozwól, że zadamy Ci kilka pytań. Czy zarabiasz mniej niż powinnaś? Czy mimo długiego stażu pracy wciąż nie awansowałaś? Nadal nie możesz podejmować samodzielnie ważnych decyzji. A jedyne narzędzia, jakich możesz używać, to miotła i mop. A może po prostu nie wierzysz w siebie? Bo od małego mówili ci, gdzie jest twoje miejsce. Nie martw się, my też tam byłyśmy, dopóki nie znalazłyśmy idealnego rozwiązania. Przedstawiamy Jaja. Jaja to gwarancja sukcesu w miejscu pracy i przepustka do świata kariery. Zapewnią Ci wyższe wynagrodzenie i szybszy awans. Z Jajami poczujesz, że świat biznesu należy do Ciebie. Od kiedy mam Jaja, moja pensja skoczyła o prawie 19%. A ja dostałam awans. Jestem teraz na takim samym stanowisku jak moi koledzy, z którymi kończyłam studia. Wreszcie nie potrzebuję podpisu kogoś innego pod swoimi dokumentami. To się nazywa odpowiedzialność. A ja wreszcie mogę używać wiertarki. Moje problemy zniknęły. Czuję się pewna jak nigdy dotąd. Bo żeby dostać to, czego chcesz, musisz mieć Jaja. Nie no, bez jaj. Zarabiamy w Polsce około 18,5% mniej od mężczyzn. To tak jakbyśmy pracowały za darmo przez 68 dni w roku, czyli do dzisiaj, do 8 marca. I jak się z tym czujecie w Dzień Kobiet? Wejdź na bezjaj.org.pl i sprawdź, z czym jeszcze musimy się mierzyć w pracy.